Jakie najbliższe święto się zbliża? Pomyślcie, co teraz będzie? Święto wielkanocne. Wcześniej, za kilka dni. Walentynki. Tak, i czy już jako mali chłopcy obchodzicie to święto? Tak. Jak obchodzicie? Nie wiem, kupię mamie albo tacie prezent. W szkole mamy dyskotekę. Nie mamy. Mamy, jest ogłoszenie. A po czym poznać miłość? Jak ktoś na przykład para się przytula, dobrze żyją, nie wiem. A ty jak uważasz? Chodzą za ręce, dobrze żyją. No, любов to jest, коли тебе людина любить і ти її любиш, закріплено душою, один до одного, ну, серце до серця. Юр. Ану. Душа до душі. Душа до душі. По чим познати милость? Ну, треба бути щирим вобед себе. Напевно, щирим, відданим. Не ошукувати другої особи, то хіба є найважніше. По чим познати? По устах. Co to znaczy? Jak po ustach? Po słowach? Tak, tak i po oczach. Oczy błękitne, piękne i usteczka o takie. I to jest miłość. A ja mam dzisiaj po imprezie, to mam brzydkie usta. Może któreś się spodoba. No nikt... Są różni ludzie, tak? Bardzo różni. No różne gusta, różni ludzie. Tak. I może któreś się spodoba. To już pan od razu siebie skreśla. No pewnie, stary dziadek. Na miłość podobno nigdy nie jest za późno. A już u mnie trochę za późno. Po nim. Zakochany, czyli? No, zakochany. Jak najłatwiej poderwać kobietę? Najprościej. Ja mam żonę, już poderwałem. No jak pan to zrobił? Dawno to było. Już nie mam wprawy już dzisiaj. Nie wiem co powiedzieć. Po czym poznać miłość? O Jezu. Ja już się przyzwyczaiłam do swojego pana. Widać po oczach. Po postępowaniu. Tylko. Po zachowaniu. Absolutnie nie w deklaracjach słownych, tylko. Po czym poznać miłość? Po tym chyba jak ktoś do drugiej osoby się odnosi i przede wszystkim w oczach to widać. Po oczach. Miłość? Zawsze po uśmiechu. Po uśmiechu? A co pani robi w walentynki? Co robię w walentynki? Mam nadzieję, że spotkam się, że spędzę ten czas w bardzo miłym towarzystwie. Będziemy na pewno świętować. Szacunek wspólny ze sobą, to uważam, że to jest najważniejsze. To jest taka prawdziwa miłość. Miłość? To jest takie głupie uczucie, że nie można sobie gorszego wyobrazić. Motylki w brzuchu są. Myślę, że to się czuje w sobie i jak się widzi na przykład tą osobę, to... No po prostu jest takie uczucie w sobie i to trzeba po prostu poczuć. Czym poznać miłość? Ojejku, nie wiem, może po blasku w oku? A jaki jest twój ideał mężczyzny? Tam stoi. Jaki jest według pana ideał kobiety? Moja żona. A jaki jest pani ideał mężczyzny? Opiekuńczy, odpowiedzialny. Mój mąż. Czyli jaki on jest? Uczciwy, pracowity, no jaki, taki jaki powinien być, jakiego sobie wybrałam. Musiałby być opiekuńczy. Szczery. Tak, szczery, dokładnie. Musiałby mieć poczucie jakiekolwiek przynajmniej humoru i musiał też by być samowystarczalny. Zabawny. Sympatyczny, miły, kochający. Nie ma ideałów. Na pewno powinien szanować kobiety. A jaka jest tajna broń kobiety? Seksapil. Tajna broń kobiety? Tajna, to nie wiem, no jawna, to wiadomo, uroda, wdzięk, a tajna to inteligencja. Przede wszystkim mądrość. Dzień dobry, jak spędzają państwo walentynki? W domu. Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem. Na pewno będzie spontan. Nic chyba nie planujemy. A jak spędzacie walentynki? Rodzinnie będzie, w trójkę, całą rodziną na pewno. Ja jestem singielką i spędzam, nie wiem jeszcze. Ja tak samo. Wyjeżdżamy po prostu z mężem i z córką na takie wspólne kolacje, po prostu jakby i no, taki na wyjazd po prostu mamy. No my do teatru jedziemy, do Olsztyna. A po czym poznać miłość? No po nas przede wszystkim. Ja samotny.
A ja z dziewczyną. Ja spędzam co roku tak samo. Czyli jak? To znaczy, no co, idę do pracy. Ja jestem singlem i spędzam sam walentynki. A jak się pozbyć natrętnego adoratora? Skutecznie, ale bezboleśnie dla niego również. Bezboleśnie? O, tego to nie wiem. Ja zawsze pozbywałam się dobitnie. Czy miałeś już taką sytuację, że pojawiła się w twoim otoczeniu natrętna wielbicielka? No. I jak się takiej pozbyć? Nie wiem, zmienić szkołę. Jak pozbyć się natrętnego adoratora? O, jeden. Jak już człowiek nie ma. Tego jednego ma, to jak się ma pozbywać, nie? Jak pozbyć się natrętnej wielbicielki? Otruć ją. Ciężko w dzisiejszych czasach poderwać kobietę. Nie wierzę w miłość. Jakie teraz święto się zbliża? Nie wiem. Walentynki. Tak, no. Czym jest miłość? Idę na kebaba. No miłość jest, no nie wiem, no taką, że chłopak i dziewczyna i... A mogę coś pokazać? A mówię pani tak? Nie, nie rób tego, proszę cię. Jezu, bałam się, co on zrobi, Jezus Maria. Jeszcze mi opluli, no nie, no po prostu uwielbiam tą pracę, ale po prostu zasady BHP zostają tutaj. Będę na YouTube? Tak. Będę na YouTube? Będziesz na YouTube, tak. Dobra. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału Rzecz Jasna oraz obserwowania naszego fanpage'u na Facebooku. Jeśli podobał się wam nasz nowy filmik, prosimy o kciuki w górę. Jeśli się nie podobał, o kciuki w dół. Też nas motywują, bardzo je lubimy. Oczywiście komentujcie, udostępniajcie i do zobaczenia.